Witam bardzo serdecznie na mojej prezentacji. Ja się nazywam Klaudiusz Staniek, pracuję w Cisco w Polsce w dziale Advanced Services i jestem odpowiedzialny za największego operatora kablowego na świecie w tej chwili. To case study niestety nie będzie zawierało zbyt wielu szczegółów dotyczących samego wdrożenia, ponieważ ono jeszcze trwa. Natomiast opowiem troszeczkę o samym projekcie, o technologii, którą wykorzystujemy, urządzeniach i o zaletach dla klienta związanych z tą technologią. To jest projekt wdrożenia sieci Carrier Ethernet w oparciu o MPLS-TP, Transport Profile, i nasze urządzenia Cisco Carrier Packet Transport. Kto z Was słyszał o tych urządzeniach? Ręka do góry. Nikt? Zupełna nowość? No dobrze. Czyli opowiem troszeczkę najpierw takiego wprowadzenia do samej technologii i do tego, co się wokół Carrier Ethernetu obecnie dzieje. Później opowiem troszeczkę na temat samych urządzeń, jak one wyglądają, jak się skalują i jakie usługi można na nich uruchamiać. Następnym elementem będzie wprowadzenie do technologii MPLS-TP. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, tylko chciałem pokazać najważniejsze aspekty i różnice w stosunku do, nazwijmy to, Dynamic MPLS-a, który doskonale wszyscy znacie. I ostatnim, znaczy przedostatnim elementem będzie pokazanie platformy zarządzającej, ponieważ ci, którzy orientują się, MPLS-TP wymaga tego, żeby usługi w oparciu o tą technologię budować za pomocą jakichś narzędzi administracyjnych, provisioningowych. I na końcu troszeczkę, dosłownie trzy slajdy na temat tego, co w tym projekcie robiliśmy, co się nam udało osiągnąć i nad czym jeszcze pracujemy. To zaczynamy. Jakie w dzisiejszych czasach stoją przed operatorami wyzwania? Więc przede wszystkim widzimy ciągły wzrost ilości ruchu pakietowego, tak? No oczywiście pojawia się wideo, pojawiają się sieci, ciągle są sieci peer-to-peer, chociaż wideo już w najnowszych analizach pokazuje, że wideo prześcignęło już ilość ruchu w sieci. I tego ruchu jest coraz więcej, a przy okazji trzeba zapewniać coraz wyższy poziom usług dla naszych klientów, tak? Do tego dochodzą wszelkiej maści usługi, które na tych sieciach chcielibyśmy realizować, tak? To są usługi typu Video on Demand, IPTV, jak również proste VPN-y warstwy drugiej, warstwy trzeciej, sieci paneuropejskie, światowe, przenoszenie tych usług między kontynentami, jak również wielu operatorów świadczy taką usługę albo stara się operatorów Carrier Ethernet dla operatorów mobilnych, tak, backhaulu mobilnego przez swoją sieć. Więc potrzebujemy transportować różnorakie usługi przez nasze sieci. Oczywiście mamy czas kryzysu, więc każdą złotówkę, dolara czy euro zarządy oglądają z kilku stron, więc jest bardzo duże ciśnienie na redukcję capexu, opexu, zwiększanie przychodu, zmniejszanie wydatków, tak? To tak wygląda w tej chwili dzisiejszy świat. No i do tego wszystkiego dochodzi ogromna różnorodność dostępnej technologii i zadajemy sobie pytanie, w oparciu o jaką technologię to wszystko zrealizować. Czy zgadzacie się z tym? Tak? Dobrze. No więc, żeby jak gdyby uprościć troszeczkę sytuację, Cisco wprowadziło taki produkt, który potrafi łączyć jak gdyby w sobie te sieci transportowe, które mamy obecnie, budowane w oparciu o TDM, WDM, z tym, co znamy z sieci pakietowych budowanych w oparciu o MPLS, Dynamic MPLS, tak? I nazwaliśmy to Packet Optical Transport System, znaczy to jest generalna nazwa, natomiast
mamy taki produkt, który jest jak gdyby łączy w sobie te wszystkie możliwości w jednym szasie. Dzięki temu możemy dostarczać usługi, które są zbudowane w sposób przewidywalny. Czasy przełączania takich usług budowanych w oparciu o te urządzenia są rzędu poniżej 50 milisekund. Znacznie, także nadają się do przenoszenia ruchu SDH i tego całego SLA związanego z tego typu usługami. Możemy je bardzo dobrze skalować i dzięki temu, że ta technologia pakietowa weszła głębiej w technologię optyczną, możemy też korzystać z multipleksacji i lepiej linki nasycać, lepiej wykorzystywać pasmo, a co za tym idzie, oczywiście generować większe revenue w stosunku do kosztów, tak? Czyli z jednego łącza możemy uzyskać więcej pieniędzy dla nas. Okej. Tutaj na tym slajdzie, nie wiem, czy go dobrze będzie z tyłu widać, bo mieliśmy tu kłopoty z kolorami. Tutaj na tym slajdzie przedstawiłem taki przegląd wszystkich technologii, które są obecnie dostępne i jakie usługi można z wykorzystaniem tych technologii tworzyć. Więc jak sobie tutaj popatrzycie, no mamy Sonet, mamy optyczne sieci OTN, elektryczne. Wszystko to ewoluuje w stronę MPLS-a i to, co w tej chwili obserwujemy, to widać, że sieci typu Sonet, SDH bardzo mocno przesuwają się w kierunku MPLS-TP technologii. Tak, no ta technologia w chwili obecnej ma możliwość przenoszenia praktycznie każdego rodzaju usług, oprócz usług warstwy trzeciej. Tak, nie mamy VPN-ów warstwy trzeciej, takie jakie znamy z IP MPLS-a, czy też zwanego Dynamic MPLS-em, w przeciwieństwie do MPLS-TP, o którym powiem, jest statycznie konfigurowane. Bardzo fajna rzecz jest taka, że spokojnie 50 milisekund czas przełączania możemy osiągnąć. O tym też powiem troszeczkę później. Czy jakieś tutaj uwagi? Nie. Jakie są zalety w takim razie wykorzystania technologii MPLS-TP? Po pierwsze możemy, operatorzy, którzy do tej pory używają sieci optycznych, mogą ten sam model operacyjny wykorzystać do sieci MPLS. Jest zupełnie podobny model, jeżeli chodzi o zestawianie usług, tworzenie, kreowanie tych usług. Dzięki MPLS-TP i multipleksacji, tego efektu statystycznej multipleksacji, rozwiązujemy problemy zapotrzebowania na pasmo. Tak? Nie mamy już takich urządzeń, gdzie mamy porty jakieś, nie wiem, dużej przepustowości, sprzedajemy klientom port, a tak naprawdę ruchu jest w tym niewiele, bo to powoduje, że nie tylko nasze linki nie są utylizowane, ale również nasze urządzenia PE, które muszą przyjmować ruch z kilkudziesięciu czy kilkuset interfejsów, które nawet nie są w pełni zutylizowane. Mamy pełną elastyczność z wykorzystaniem MPLS-TP, jeżeli chodzi o budowanie różnego rodzaju usług. Możemy transportować wideo, możemy również transportować usługi takie zastane typu legacy, tak? Czyli typu E1, na przykład E3 i tego typu rzeczy. I tak jak powiedziałem, no, dzięki temu możemy też efektywnie wykorzystywać zasoby naszych routerów PE, możemy oszczędzać, możemy efektywniej wykorzystywać dostępne pasmo. W którym miejscu pozycjonujemy te urządzenia i tą technologię? No, raczej w kierunku dostępu i agregacji, czyli w tym miejscu instalujemy te nasze urządzenia. Po lewej stronie mamy wszelkiego rodzaju technologie dostępowe, tak, które sobie agregujemy i przenosimy do naszego serwis Edge'a, czyli model w zasadzie bardzo prosty i znany. Tutaj w tym miejscu budujemy nasze sieci Carrier Ethernet. Coś, co nazywamy wielowarstwową konwergencją, to jest właśnie ten model, który został zaimplementowany w urządzeniach CPT, gdzie mamy w jednej platformie zintegrowane
różnego rodzaju warstwy transportowe, różnego rodzaju technologie transportowe, jak również możemy tworzyć różnego rodzaju usługi albo przenosić różnego rodzaju usługi, tak? Czyli VPN-y warstwy drugiej, DWDM, SAN, tak? Czyli tam Fiber Channel, SCON, wszystko to możemy przenosić, albo bezpośrednio opakowane na przykład w kontenery sonetowe, albo za pomocą MPLS-TP. Te wszystkie rzeczy są zintegrowane w jednym urządzeniu. To urządzenie jest bardzo, bardzo tutaj pojemne i elastyczne. Czy jakieś pytania do tej części? Nie. Ilu? Znaczy tam DWDM jest jak gdyby interfejsem w stronę sieci optycznej. Nie wiem. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić. No, możemy to sprawdzić później. To jest o tyle ciekawy projekt dla mnie, że to jest pierwsze moje zetknięcie się z technologią MPLS-TP. Jak wiecie, ci, którzy mnie znają, wiecie, że od dawna zajmuję się sieciami MPLS core'owymi, tak, i tak zwanym Dynamic MPLS-em, więc są jeszcze tutaj rzeczy niezbadane przeze mnie. Natomiast to nie oznacza, że nie możemy na to pytanie odpowiedzieć. Dobrze, to teraz krótkie przedstawienie samego urządzenia. Cały ten system to są w zasadzie trzy urządzenia. CPT-600 to jest największy box. CPT-200, który jest jak gdyby takim mniejszym bratem. I CPT-50, które nazywamy satelitami. Tak? To jest ten koncept, który też jest w ASR-ach 9000, urządzeń satelitarnych. Co to nam daje? No możemy sobie takie urządzenie podpiąć, czyli ten CPT-50 do naszego CPT-600 i to jest widziane jako dodatkowa karta liniowa. Tak, czyli cały czas mamy to samo zarządzanie, cały czas mamy jedno urządzenie logiczne, tylko dokładamy kolejne karty. I teraz tak, po prawej stronie mamy wszelkiego rodzaju usługi, tak, mobile backhaul, o którym wspomniałem, wszystkiego rodzaju usługi ethernetowe, jak również usługi w oparciu o TDM, Fiber to X, tak? Na samym dole widzicie usługi transportowe, tak? Możemy Dynamic MPLS uruchomić, możemy MPLS-TP uruchomić, możemy zwykły Ethernet używać, tak? Możemy to podłączyć do istniejącej sieci DWDM-owej, tak? Dlaczego potrzebujemy tej wirtualizacji? Jak popatrzymy sobie na takie duże sieci dostępowe, tak, czy tam agregacyjne, to ilość urządzeń w tej warstwie czasami sięga tysięcy dla dużych operatorów. Więc jak gdyby nakłady pracy potrzebne na zarządzanie tą naszą siecią dostępową są ogromne, tak. Za każdym razem, kiedy chcemy skreować jakieś usługi, musimy dotykać w cudzysłowie kilkunastu urządzeń nieraz. No i oczywiście mamy zarządzanie, tak, do każdego urządzenia mamy jakiś tam dostęp. No generalnie powoduje to ogromną komplikację całego rozwiązania. I trudno jest, coraz trudniej przy tak skomplikowanych i tak dużych sieciach jest nam tworzyć nowe usługi na bazie tych sieci. A jak wiadomo, no zawsze jest duże parcie ze strony sprzedaży, tak? Chcielibyśmy sprzedawać usługi naszym klientom jak najszybciej. Konkurencja jest ogromna i ten tak zwany time to market jest coraz ważniejszy dla operatorów. Tak? Czyli dzięki temu, że mamy tą zwirtualizowaną architekturę, tak, wyliczyliśmy, że na przykład total cost of ownership przy naszych kalkulatorach okazuje się 30% niższy w stosunku do takiego rozwiązania niezwirtualizowanego podobnej pojemności. Jeżeli chodzi o provisioning tych małych urządzeń CPT-50, to one praktycznie nie wymagają żadnej konfiguracji. Po prostu je wkładamy tak, jakbyśmy wkładali kartę liniową. Tak? Zestawiamy link i to urządzenie się pojawia. Bardzo duża skalowalność tego systemu, tak? Taki pełny,
Pełne szasi CPT-600 z 20 CPT-50 to jest w sumie 880 portów gigabitowych. I to wszystko jest widziane przez nasz system zarządzający jako jedna logiczna jednostka. Tak, czyli bardzo, bardzo łatwo. W tej chwili jeszcze chyba ten software 9.7 się nie pojawił i możemy łączyć te urządzenia tylko na zasadzie hub and spoke. Natomiast w najnowszej wersji software'u, która na pewno powinna się pojawić no, w niedługim czasie bardzo, czyli w tym kwartale, pojawi się możliwość też tworzenia ringów z tych urządzeń. I to samo też przyjdzie do ASR-a i też te wirtualne urządzenia, czy te małe routery będzie można w formie ringu podłączyć również do ASR-ów. Także tą technologię rozwijamy również na tamtej platformie. Trochę liczb. Więc tak jak mówiłem, możemy do takiego szasi podłączyć maksymalnie 20 CPT-50. Jeżeli chodzi o uplinki, tak, to mamy 4 takie uplinki 10-gigowe dostępne w sumie dla całego szasi, więc to jest 40 gigabitów. No i wszelkiej maści, oczywiście te porty są w oparciu o SFP, także wszelkiej maści SFP możemy tam powkładać i dowolnie sobie to konfigurować. To urządzenie CPT-200 jest tylko mniejsze troszeczkę, maksymalnie 172 porty można uzyskać, tak, i są tylko dwa trunki takie 10-gigowe. Jakieś pytania do tej platformy? Dobrze, to teraz powiemy sobie troszeczkę na temat samej technologii MPLS-TP. Pewne rzeczy są tutaj już na pewno znane. Jeżeli chodzi o LSP, to co normalnie w Dynamic MPLS-ie, tak, zestawia nam LDP, tutaj w przypadku MPLS-TP musimy statycznie, hop by hop, dla naszego LSP skonfigurować na każdym urządzeniu etykiety, tak? I takie LSP jest dwukierunkowe, to znaczy no musimy też w drugą stronę zapewnić przełączanie tych etykiet. I standard mówi, że musi być też symetryczne, to znaczy nie możemy sobie tego LSP w jedną stronę zestawić przez jedną ścieżką, a w drugą stronę drugą ścieżką. Jeżeli chodzi o sygnalizację OIM, to jest taki specjalny kanał wewnątrz tego tunelu MPLS, który jest sygnalizowany etykietą tam router alert. I tam wszystkie informacje OIM-owe są przesyłane, continuity check i tak dalej, także po obu stronach wiemy, czy to nasze LSP działa. Co jest tutaj inne niż w przypadku sieci Dynamic MPLS, nie mamy tego penultimate hop-popping, tak? Czyli nie ściągamy etykiety na przedostatnim routerze, tylko ta etykieta jest do ostatniego, czyli nie ma tej koncepcji explicit, implicit, null w ogóle. I ciekawostka, która może powodować zaskoczenie, nie można bandlować tych interfejsów trunkowych. Nie ma takiego czegoś jak equal cost multipath, czyli trzeba po prostu, jeżeli mamy dwa równoległe linki, trzeba stworzyć dwa tunele, jeden przez jeden link, drugi przez drugi link, tak? Czyli dwie ścieżki LSP. No i to co... Pytanie? Tak, tak. Jeżeli nie można zrobić port channelu na przykład na interfejsie pomiędzy dwoma CPT, tak. Trzeba, można dać, dać tam dwa linki, połączyć je dwoma linkami, natomiast muszą być dwie osobne ścieżki LSP, czyli dwa osobne tunele tak naprawdę. Nie będzie ten ruch balansowany. I tak samo w kierunku na przykład ASR-a, gdzie byśmy chcieli połączyć taką sieć MPLS-TP z siecią Dynamic MPLS w oparciu na przykład o ASR-y, też na tym łączu nie będziemy mieć możliwości balansowania ruchu. Jest to statyczne, jest zawsze po prostu etykieta i interfejs. Nie? Czyli tutaj jest taki model, mamy ten tunel MPLS, w którym jest wewnątrz to nasze LSP, tak, label switch path, i wewnątrz jeszcze tego LSP mamy specjalny kanał do sygnalizacji. Tu zebrałem takie ważne identyfikatory, które nam są potrzebne, jak będziemy konfigurowali MPLS-TP.
Więc po pierwsze jest taki identyfikator, który się nazywa Global Scope, to jest jak gdyby identyfikator całej naszej chmury MPL-STP. Z reguły się przyjmuje default, nikt na razie tych sieci ze sobą nie łączy, więc on musi być unikalny w skali swojej własnej sieci. Każdy router musi mieć swój router ID i to jest tak samo jak w MPLS, w Dynamic MPLS-ie, tak? Mamy to router ID, czyli to z reguły to jest loopback interface. Teraz tak, każdy tunel ma swój numer i ten numer to są dwa oktety, tak, czyli mamy dosyć dużą elastyczność. Tunel w sensie tego modelu poprzedniego, tak, tutaj, jest identyfikowany za pomocą czterech takich parametrów, tak, czyli mamy ten source node, który jest routerem ID naszego źródła. Mamy numer tunelu, destination node i numer tunelu, tak? I scope tutaj jest zakres w naszej sieci jest globalny, ponieważ no, zawsze mamy unikalne numery tuneli na danym urządzeniu. No jak weźmiemy urządzenie o jednym swoim router ID i drugim router ID, no to zawsze te cztery parametry będą unikalne, tak? I to nam identyfikuje jak gdyby cały identyfikator tunelu. Wewnątrz tunelu możemy mieć jedno lub dwa LSP, tak? Bo możemy mieć podstawowe i możemy mieć tunel z protekcją. I tutaj mamy no, taki identyfikator, który nam mówi o numerze LSP wewnątrz danego tunelu. I domyślnie to jest 0 dla pracującego, 1 dla protekcji. I jeżeli popatrzymy sobie na całe to LSP ID, no to oprócz tego, że mamy tunel ID, no to jeszcze dokłada się nam numer, ja tu mam beamer, ja tu mam chyba beamer, tak? Dokłada nam się ten numer LSP, tak? Czyli LSP ID to jest nasz źródłowy router, jego tunel, numer tunelu, docelowy router, numer tunelu i jeszcze numer LSP. I dodatkowo na każdym linku będziemy musieli skonfigurować sobie taki numer interfejsu, tak, który też jest lokalny dla każdego nodu, ponieważ jak będziemy definiowali sobie tą ścieżkę, to będziemy używali tego numeru interfejsu. Zaraz zobaczymy w konfiguracji, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o zakres etykiet, tak, to okazuje się, że jak się poczyta w dokumentacji, każda platforma ma inny jak gdyby zakres etykiet, który jest używany normalnie dla Dynamic MPLS-u. Jeżeli chodzi o CPT na przykład, to możemy używać etykiet od bodajże 16 do 8000. W przypadku ASR-a ta wartość jest inna, więc trzeba to wziąć pod uwagę, jak się projektuje zakres tych etykiet do użytku w danej sieci. Jeżeli chodzi o ten zakres per urządzenie, to zawsze on definiuje tą etykietę wejściową, która przychodzi nam z interfejsu. I to mówi nam o zakresie, natomiast wyjściowa może być dowolna, no bo to będzie ta etykieta, która będzie interpretowana przez to następne urządzenie, tak, i tam może być inny zakres etykiet. Czyli zawsze te etykiety mają znaczenie lokalne. Jeżeli chodzi o zarządzanie pasmem, to tutaj mechanizm jest podobny, znany jak w Dynamic MPLS-ie, natomiast kłopot polega na tym, że to pasmo trzeba konfigurować znowu na każdym urządzeniu hop by hop, tak, pasmo, które potrzebujemy. No oczywiście można też sobie zbudować sieć z full mesh tunelami i nie rezerwować żadnego pasma. Czyli taki sam mechanizm znany jak z Dynamic MPLS-u. Możemy nadawać priorytety tym tunelom, tak, jeżeli nie ma pasma dostępnego, no to po prostu tunel się nie zestawi. Nie jest wspierany DiffServe-Aware Traffic Engineering, tak, czyli nie możemy sobie ruchu wrzucać w zależności od QoS-a do tuneli. Co jest potrzebne, żebyśmy skonfigurowali sobie taką sieć MPLS? Po pierwsze, nie musimy uruchamiać żadnego routingu na tych urządzeniach CPT, tak samo na ASR-ach, aczkolwiek no, jakieś adresy IP musimy nadać tym urządzeniom, chociażby do zarządzania, czy do synchronizacji NTP, czy jakichś tam innych protokołów. Trzeba na każdym linku per urządzenie skonfigurować jego numer,
ten numer będzie później używany. Oczywiście każde urządzenie musi mieć, tak jak wcześniej mówiłem, unikalny router ID, to z reguły jest po prostu adres interfejsu loopback. No i są takie dwa modele konfiguracji, IP enabled i IP less, to znaczy możemy konfigurować adresy IP na tych trunkach, ale możemy też ich nie konfigurować. Jeżeli sobie skonfigurujemy te adresy IP, no to zawsze na linku musimy też podać, co jest po drugiej stronie, jaki jest adres po drugiej stronie. Jeżeli używamy tej konfiguracji IP less, no to musimy MAC adres podać drugiej strony. Albo nie. Jeżeli nie podamy MAC adresu, to to urządzenie próbuje nam to wykryć za pomocą odpowiedniej grupy, wysyła tam na adres multicastowy. Jeżeli drugie urządzenie odpowie, to wtedy nam się ten link zestawi. Dobrze, to teraz przejdziemy do konfiguracji. Jak wygląda to zakończenie tunelu? Mamy interfejs Tunnel TP. To jest nowość i na ten tunel składają się dwa nasze LSP, tak? Pracujące i protekcja. Możemy tam sobie zdefiniować minimalne pasmo, tak jak wspomniałem. To LSP jest w stanie up wtedy, kiedy przynajmniej jedna z tych ścieżek, które tam dopisaliśmy, pracuje, tak? Znaczy tunel jest up, tak? Jeżeli przynajmniej jedna ścieżka pracuje, co oczywiście powoduje, że jeżeli byśmy zrobili lockout, tak, i chcieli wymusić przełączenie, no to, to wtedy ten tunel nam spadnie, tak, jeżeli tego zapasowego tunelu nie mamy. Więc nie może być w stanie lockout. Jeżeli jest to połączenie między dwoma tymi zakończeniami tunelu, no to wtedy tunel interfejs nam się podnosi. To czy mamy łączność pomiędzy zakończeniami tunelu, jest właśnie sprawdzane w tym kanale sygnalizacyjnym za pomocą odpowiednich ramek Continuity Check. Jeżeli chodzi o konfigurację, to musimy zawsze skonfigurować tą etykietę, którą będziemy nakładali na pakiet, który chcemy wysłać, plus interfejs wyjściowy. Tak? Czyli zawsze jest w stronę wyjścia z urządzenia, musimy mieć etykietę wyjściową i wskazać interfejs. Natomiast te pakiety, które przychodzą, no to musimy je jakoś zmaczować, więc musimy skonfigurować etykietę wejściową. I tak jak wspomniałem, to LSP musi być skorelowane, czyli i w jedną, i w drugą stronę musi przechodzić dokładnie przez te same urządzenia. Tak? I tutaj możemy się przyjrzeć konfiguracji. Tutaj jest konfiguracja zarówno dla iOS-a, bo te urządzenia CPT pracują w takim trybie, gdzie w zasadzie wszystkie komendy z iOS-a możemy tam używać. Jak również tutaj jest konfiguracja dla iOS XR-a na routerach ASR. I tak jak widzimy, no mamy tutaj na przykład BFD skonfigurowane do sprawdzania łączności. O, tutaj mamy zdefiniowane to pracujące LSP i protekcja, czyli mamy wyjściową etykietę. Tutaj jest numer interfejsu, który... O, tutaj nie mamy akurat na tym nie mamy tego numeru, ale pod konfiguracją interfejsu powinniśmy mieć ten sam numer. Czyli podajemy wyjściową etykietę, numer interfejsu i wejściową etykietę, tak? I mówimy, że to jest nasze LSP numer 0. A jeżeli chodzi o tą protekcję, no to mamy drugą taką samą konfigurację. I to jest jak gdyby zakończenie, tak? Czyli headend albo endpoint, konfiguracja endpointa. Jeżeli chodzi o tunele pośrednie, no to tutaj jest trochę bardziej zagmatwana sprawa. Musimy zdefiniować jakoś ten tunel, żeby był w systemie unikalny, tak? Czyli tak jak tam wcześniej mówiłem, musimy podać identyfikator źródła, tam LSP, identyfikator celu, ale to wszystko ma znaczenie lokalne, to jest tylko na tym danym urządzeniu. Na drugim urządzeniu mamy znowu taką pulę identyfikatorów dostępnych. Musimy skonfigurować obie ścieżki. Obie strony, tak? Tu jest to wymaganie, że ta ścieżka w jedną i w drugą stronę musi być symetryczna, czyli musimy skonfigurować jak gdyby to LSP w jedną stronę, czyli jak przyjdzie nam etykieta taka, no to przełączamy ją na etykietę taką i na taki interfejs, ale w drugą stronę tak samo, tak? Jak z tamtego interfejsu nam przyjdzie etykieta taka, no to przełączamy na taką i wysyłamy na inny interfejs. I to musi być symetryczne. Znowu konfiguracja iOS.
No tutaj widzimy, tak, dla naszego LSP mamy źródło, tunel, cel i tunel, tak, czyli cały ten identyfikator naszego LSP. No i znowu w jedną stronę i w drugą stronę konfiguracja. Na iOS XR-ze jest zupełnie podobnie. O. Proszę? Nie, nie słyszałem początku. Tak, natomiast różne będą etykiety. Bo nie da się tak zrobić, można sobie wymyślić, że będziemy się starali te etykiety mieć takie same, ale jak dokłada się jakiś tunel, topologia nie jest zawsze symetryczna, nie wszystko jest razem połączone, więc i tak kończymy, że te etykiety mamy różne. I trudno jest tak naprawdę zrobić konfigurację taką z palca. Musi być system, da się to zrobić oczywiście, można te wszystkie etykiety sobie nadać ręcznie i jakoś się starać nad tym zapanować, natomiast jest to ogromny ból. Musi być system zarządzający. Wtyczka zapasowa, czy ona też jest sygnalizowana i tam jest rezerwacja pasma? Tak. Czyli zarezerwowane jest pasmo i na jednej, i na drugiej, tak, ścieżce automatycznie. Tak. Okay. Dobrze, teraz powiem troszeczkę, ponieważ wywołaliśmy temat zarządzania, jakie produkty oferujemy, jeżeli chodzi o zarządzanie. Ta część projektu jest przewidziana w dalszej części, ponieważ w tej chwili skupiliśmy się tylko i wyłącznie na wdrożeniu samego CPT, które w zasadzie już w tej chwili, już chyba w przyszłym tygodniu rozpoczniemy testy, także już wszystkie tunele zestawiliśmy. Natomiast ten system zarządzania jeszcze nie jest zakończony, ta część projektu. Natomiast opowiem, w jaki sposób i jakie produkty wykorzystywać do takiej sieci. Tu jest przegląd wszystkich produktów, które oferujemy w ramach tego pakietu Cisco Prime. Tych produktów jest bodajże 28 w tej chwili. Natomiast do zarządzania takimi sieciami Carrier Ethernet wybraliśmy 5 produktów, które u tego klienta właśnie zostaną wdrożone. To jest Prime Central, Prime Network, Prime Performance Manager, Prime Optical i Prime Provisioning. Powiem pokrótce o każdym z tych produktów. Tak wygląda cały ten pakiet, tak? Czyli mamy te wszystkie 5 produktów. Jeżeli chodzi o Prime Central, to jest jak gdyby nasz taki portal, tak? Gdzie logujemy się z użytkownikiem, tam definiujemy sobie role dla poszczególnych użytkowników typu operator, administrator i tak dalej, i tak dalej. Nadajemy uprawnienia do urządzeń, do poszczególnych aplikacji. I mamy tutaj też możliwość zinterfejsowania tego z innymi aplikacjami, które mogą korzystać jak gdyby z tego portala. Także jesteśmy tutaj otwarci, jest jakiś tam standard, gdzie można te aplikacje integrować. Czyli to jest jak gdyby taki pierwszy frontend. Potem mamy taki pakiet, który się nazywa Cisco Prime Network, tak? I ten pakiet zajmuje się generalnie inwentaryzacją. Tak? Inwentaryzuje nam wszystkie urządzenia logiczne, fizyczne, wszystkie produkty w sieci. Pozwala nam zarządzać konfiguracjami, tak? Wysyłać jakieś zmiany konfiguracyjne, wracać, zarządzać softwarem i również mamy tutaj wsparcie multivendor, są już gotowe integracje na przykład z Tivoli, IBM-a czy tam z jakimiś innymi systemami. Jeżeli chodzi o Cisco, o następny produkt, to jest Cisco Prime Performance Manager. To jest taki produkt, który pozwala nam monitorować przeróżnego rodzaju parametry z naszych urządzeń. To jest bardzo uniwersalny produkt, jest tam w tej chwili zdefiniowane ponad 2000 już gotowych raportów. Po prostu wystarczy popodpinać odpowiednie na przykład MIB-y czy jakieś inne countery z naszych urządzeń i wtedy dany raport się wypełnia, możemy sobie budować przeróżnego rodzaju widoki, jeżeli chodzi o, nie wiem, utylizację łącz, czegokolwiek, no co jest dostępne w MIB-ach. Tutaj mamy też wsparcie dla innych producentów, dlatego że to jest po prostu baza MIB-2 i ktokolwiek supportuje może zostać uwzględniony w tych raportach, tak. I najciekawszy element tutaj, który właśnie jest wykorzystywany do zestawiania tych tuneli MPLS-TP, ale nie tylko, to jest produkt, który się nazywa Prime Provisioning, tak, czyli za pomocą
tego produktu możemy przede wszystkim zaprojektować jakąś nową usługę. Ten produkt dba o to, żebyśmy właśnie mieli odpowiednie zasoby etykiet, nie wiem, wszystkich tych adresacji, tak? Wszystko to, co jest nam potrzebne, jest takim zasobem, który jest używany później do konfiguracji danych urządzeń. To jest jakieś, nie wiem, VLAN ID, root targety, root distinguishery, no tego typu numeracja. To wszystko jest trzymane w jednym miejscu i w razie, kiedy potrzebujemy dostać jakiś nowy identyfikator, to ten system tym zarządza. Potem tą konfigurację związaną z usługą, którą chcemy wykreować, musimy w jakiś sposób przesłać do tego urządzenia. To się dzieje tam wieloetapowo. Możemy to zaszedulować gdzieś tam na przykład na wieczór, na noc, tak, kiedy jest mniejsze obciążenie, może się to stać automatycznie. Możemy wprowadzić jakiś taki obieg, gdzie ktoś musi to zaaprobować, tak, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście na końcu jest ta nowa konfiguracja weryfikowana i są też w ramach tego pakietu takie programy diagnostyczne, tak, czyli tam znany już MPLS Diagnostic Expert, możemy sobie zobaczyć, czy ta usługa nam działa, w którym miejscu coś się zepsuło, gdzie mamy jakąś awarię. Jeżeli chodzi o sam ten produkt Cisco Prime Provisioning, to on jak gdyby działa w takich trzech warstwach, nie? W tej pierwszej górnej warstwie mamy już, tak jak wspomniałem, ten resource pools, tak, czyli wszystkie bazy związane z tymi identyfikatorami, które potrzebujemy. I mamy też service policies, czyli jak gdyby takie schematy, w jaki sposób dana usługa powinna zostać zaimplementowana. Ponieważ ten produkt nie tylko konfiguruje urządzenia w oparciu o MPLS-TP, ale również możemy sobie zdefiniować usługę, która będzie na przykład zaczynała się w naszej sieci dostępowej, tak, w naszej chmurze MPLS-TP, ale będzie przechodziła przez nasz core, gdzie mamy Dynamic MPLS, tak, albo na przykład będzie zaterminowana gdzieś na naszym routerze w VPN-ie warstwy trzeciej, tak, i to wszystko ta aplikacja potrafi ogarnąć. Także różne technologie mogą być po drodze, natomiast my generujemy usługę end-to-end. Na samym dole mamy informację o aktualnym stanie sieci, tak? I ona jest pobierana z tego Prime Network. I na podstawie tego, jak skreujemy daną usługę, jest generowana konfiguracja, która jest jak gdyby taką docelową, tak? Po wprowadzeniu usługi powinna się znaleźć na tych urządzeniach. No i teraz w środku mamy takie trzy komponenty, gdzie właśnie mamy cały obieg tego service requestu, czyli jak gdyby tego żądania wykreowania usługi. Mamy tam oczywiście zbiór akcji, które należy wykonać, co na poszczególnym urządzeniu należy zmienić. I mamy scheduler, którym możemy to na przykład ustawić, żeby się zrobiło samo gdzieś tam o godzinie na przykład pierwszej w nocy, tak, żeby zminimalizować ewentualne ryzyko. Ile mamy czasu jeszcze? 5 minut. Czy jakieś pytania do tego zarządzania? Proszę. Własne moduły pisać do Cisco Prime'a? Można. Można. To jest to udokumentowane. Jest to otwarte. Wykorzystujemy standardy, także można to integrować. Zwykle jest tak, że rzeczywistość jest taka, że nie można przyjść i powiedzieć: drogi kliencie, teraz wyrzuć wszystkie systemy, jakie masz zarządzające, bo my mamy 28 produktów, które to wszystko zrobią. Tak? To jest niemożliwe, bo tego się nawet nie da zrobić po prostu fizycznie, tak? Wymienić wszystkiego, ani w ogóle tego nie chcemy robić. Natomiast można te komponenty integrować z tym, co aktualnie jest wykorzystywane do zarządzania sieci. Jest taka strona, gdzie są opisane API, można to wszystko sobie zintegrować tak, jak się chce. Bardziej mi chodziło o to, czy można stworzyć moduł od początku, jakieś SDK, czy coś takiego udostępniać. Jeżeli chodzi o na przykład wsparcie dla innych vendorów, to można takie moduły też tworzyć.
Tak, czyli mamy jakieś tam jeszcze po drodze urządzenia nie Cisco. Są pewne niektórzy wendorzy są już wspierani i no, my tego nie chcemy blokować, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że po prostu klienci używają różnych urządzeń. Natomiast można też takie moduły sobie dopisywać. Tak? Jeżeli chcemy zrobić tą usługę, a po drodze mamy jakieś urządzenia innego wendora, to również możemy takie moduły dopisać czy dołączyć. OK? Więc teraz troszeczkę o tym samym projekcie, tak? Jakie były takie kryteria techniczne, tak? Bo kryteria biznesowe, no to wiadomo, jeżeli chodzi o kryteria biznesowe, to po prostu klient chciał sprzedawać usługi B2B i to w dodatku jeszcze w całej Europie, a może i na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o wymagania techniczne, no to przede wszystkim klient zażądał wszystkich usług, które są zdefiniowane przez Metro Internet Forum, tak? Czyli wszystkie usługi typu ILAN, E-Line, ILAN, ale również E3. I wirtualne, i normalne. Czyli wszystko to, co mamy w Metro Internet Forum, jesteśmy w stanie zrobić. Wymaganiem była protekcja czasu przełączania poniżej 50 milisekund, dlatego że chcą też transportować ten backhaul dla mobile. Czyli jedynki jakieś, no, tego typu usługi, gdzie wymaganie dotyczące przełączania jest bardzo małe. Oczywiście zapewnienie jakości usług, tak, czyli konfiguracja QoS-a, no ponieważ mamy multipleksację statyczną, więc musimy tam podzielić ten nasz ruch na klasy i odpowiednio go traktować. Łatwość oczywiście kreowania usług, tak, ich monitorowania to dzięki pakietowi zarządzania i przede wszystkim szybkość kreowania tych usług, tak, żebyśmy to, kiedy przychodzi klient i chce mieć połączenie, czy VPN, czy cokolwiek, to żeby to nie trwało kilka tygodni, a nawet więcej. Tak wygląda taka sieć modelowa, to nie jest fizyczna topologia, nie chciałem tutaj przedstawiać fizycznej topologii, wszyscy tak robią. Natomiast generalnie mamy tą domenę MPLSTP w oparciu o CPT z satelitami i mamy też połączenie do domeny IP-MPLS. Tutaj mamy ASR-y i sieć w oparciu o ASR-y. Mamy ten styk tutaj pomiędzy. No i oczywiście tutaj podłączanych klientów. Jeżeli chodzi o te wymagania, no to tak jak mówiłem, wsparcie dla wszelkiego rodzaju usług. Możemy przesyłać na przykład E1-ki, to też było wymaganie. Pomiędzy tymi urządzeniami zestawiliśmy full mesh tunele. Tu jest taka ciekawostka, BFD, jeżeli chodzi o pakiety Hello, ma czas 3 milisekundy na CPT, tak? Czyli to nam daje, powiedzmy, 9 milisekund czasu wykrycia awarii. Więc spokojnie poniżej 50 milisekund możemy się przełączyć, co w przypadku tutaj tego połączenia z ASR-em jest jeszcze niemożliwe. Ponieważ w ASR-ze, jak wiecie, to jest 15 milisekund, tutaj kolega miał chyba o BFD prezentację, to jest 15 milisekund, to daje 45 milisekund wykrycia, ale jeszcze trzeba się przełączyć, więc nie udaje się zrobić poniżej 50 milisekund. Aczkolwiek nowe karty Typhoon, znaczy nowy software dla kart Typhoon będzie miał zrobiony offload, ponieważ teraz BFD jest realizowane przez procesor na tej karcie, a to będzie zoffloadowane do tego procesora, do tego Isaaca NP. I wtedy będziemy mieli też w granicach 3 milisekund możliwość konfiguracji Hello. Więc end-to-end będzie można mieć poniżej 50 milisekund czas przełączania. Tak, to jest ważne, bo w przypadku Dynamic MPLS-a mamy zawsze protekcję łącza, to co Cisco lansuje, mamy protekcję łącza i protekcję nodu, więc to wykrycie jest jak gdyby lokalne. Natomiast tutaj to musi zostać, awaria musi zostać wykryta i informacja o tym musi być propagowana do no, tego endpointu tutaj, tak, czyli headendu tunelu, bo ten tunel dopiero podejmuje decyzję o przełączeniu się na ścieżkę zapasową, znaczy ten headend tunelu podejmuje tą decyzję. Także jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Tak, no i to, co mówiłem, następna faza projektu to będzie po zbudowaniu tej sieci będziemy wdrażali na tej sieci Cisco Prime, żeby zapewnić możliwość kreowania tych usług end-to-end automatycznie przez GUI.
To wszystko z mojej strony chyba. Tak. Czy jakieś pytania? Są tak naprawdę zalety tego rozwiązania w porównaniu z dynamicznym MPLS-em? W porównaniu z dynamicznym? No bo wydaje się, że jest skomplikowana konfiguracja, znaczy, dlatego jest jakby Cisco Prime, rozumiem, żeby tego nie robić. Pomyślmy o tej skali, tak? O tysiącach urządzeń w dostępie. A tak naprawdę no, zawsze mamy jakoś, ta topologia nie jest taka skomplikowana jak ilość tych urządzeń, tak? Mamy jakieś tam ringi, nie mamy połączeń full mesh, natomiast usługi jak kreujemy, to chcielibyśmy, żeby były full mesh, tak? Więc to przy takim Dynamic MPLS-ie to jednak jest bardzo duży ruch, taki control plane, związany z control plane, tak? Tutaj mamy to statycznie, wiemy zawsze, że mamy tunel i mamy ścieżkę i mamy ścieżkę zapasową i to wszystko. Bo oczywiście na bazie tych tuneli MPLS-TP dopiero kreujemy usługi typu na przykład pseudo-wire point to point, tak, czy VPLS. To są tylko tunele, to są jak gdyby tylko takie linki transportowe. Znaczy rozumiem, no natomiast, bo w nich są potem LSP. Natomiast nie marnujemy pasma. Natomiast pytanie, czy jaka jest zaleta w stosunku do Dynamic MPLS-a, no to chyba nie wiem, trudno mi w tej chwili znaleźć jakąś taką... Nie wiem, może te urządzenia są tańsze po prostu, czy nie? Tańsze są na pewno. Tańsze są na pewno. Może o to chodzi, że są po prostu tańsze. Tańsze są na pewno. No nie ma tego control plane'u. Jeżeli chodzi o ceny, natomiast trudno mi się w tej chwili wypowiadać na ten temat, ponieważ nie sprzedaję tych urządzeń. Jestem inżynierem wsparcia. Są to urządzenia proste, tak? Więc wydaje się, że cena na pewno jest atrakcyjna. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć jak to się ma. To pewnie też wydajność będzie sporo wyższa, tak? Że to będzie, że załóżmy kilkusetek nawet terabitów już, a nie... Tam można uruchomić też Dynamic MPLS na CPT. Aha. Można też go uruchomić. Można uruchomić protokół OSPF i można uruchomić LDP. Jeszcze się chciałem zapytać, jak wygląda kwestia multicastów? Jeżeli chodzi o multicasty, to w tym projekcie zaproponowaliśmy takie rozwiązanie Open Ring, tak, czyli topologię Open Ring. Tam, gdzie mamy multicasty, no to po prostu tak tunele ustawiamy, żeby, czy tak, bo tunele są full mesh zawsze, ale tak ustawiamy pseudo-wire'y, żebyśmy budowali sobie taką topologię logiczną Open Ring. No tak. Tak wynika po prostu z Metro Ethernet Forum specyfikacji. To jest topologia zalecana do multicastów. Tak, to kończymy. Następna prezentacja już. Dobrze, dziękuję bardzo.